Witam. No, witam. Ja chciałam się właśnie co zrobić? Z Andrzejem, czyli Klasem. Chciałam właśnie z nim porozmawiać. Z Andrzejem, czyli Klasem, pastorem. Pani się zadzwoniła nie do pastora Andrzeja Klikasa. No ale ty w niego wierzysz, tak? Że on jest twoim pastorem? Nie, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. A kim dla ciebie jest Andrzej Cyriklas? To jest jakieś dziwne pytanie. Pani zaczyna rozmowę od jakiegoś dziwnego pytania. Ja jestem koordynatorem placówki tutaj w Ełku, w Krakowie. Ta placówka należy do tego ruchu KWF, którego pastorem głównym jest pastor Polisak. No, profesor głównym też nie jest to dobre określenie. O tak, nie wiem, czy pani zrozumiała to, co powiedziałem. No właśnie, bo ja wyczytałam właśnie, że mają być zbory Chrystusowe i właśnie szukam tych zborów Chrystusowych, ale Cylikas zakłada zbory HWE. No tak, ale no to są zbory chrześcijańskie. No nie wiem, jak to pani powiedzieć inaczej. No tak, my mamy taką placówkę w Ełku, spotykamy się To od nie ponad Chrystusowe, roku. tylko chrześcijanie. Bo pani dzwoni z Ełku? Nie, skąd pani dzwoni? Z jakiego rejonu? Z Rudy Śląskiej. Ale to widzi pani, to z Rudy Śląskiej, to ja mogę pani tam coś powiedzieć, ale to pani nie będzie należała do naszej tutaj grupy, bo ja jestem z Ełku, czyli od Rudy Śląskiej to jest 700 kilometrów. Pani sobie musi poszukać teraz blisko pani miejsca zamieszkania, jeśli pani chce. To Rozumie ty pani? należysz do takiej grupy i wierzysz, że to jest ta twoja grupa jest najlepsza, tak? Te zbory chrześcijańskie. Wie pani co, ta rozmowa zmierza w jakimś dziwnym kierunku, ja nie wiem, w jakim celu pani dzwoni. No w tym celu właśnie, bo Chrystus mnie posyła i mówi właśnie, że gdzie dwóch albo trzech zebranych w Jego imieniu, tam Chrystus jest pośród nas, nie? I Chrystus jest moim nauczycielem, No i moim pasterzem, moim królem. ale też no, Biblia mówi, żeby ludzie się spotykali, żeby nie opuszczali wzajemnie spotkań, tak jak pani mówi, że było ich dwóch i trzech, dlatego moim zdaniem każdy potrzebuje jakiejś wspólnoty. I jeśli pani uznaje, że pastor Cylika głosi naukę zgodną, tak jak pani wierzy, no to nie pozostaje pani nic innego, jak gdzieś no, poszukać takiego zboru blisko, ewentualnie założyć jakąś swoją grupę domową. No i jak Bóg da, to pani grupa domowa się rozwinie, nawet niekoniecznie będzie to grupa domowa związana no, z pastorem Cylikasem, prawda? Jeśli Bóg coś buduje, to zbuduje to bez nawet tam człowieka, ale no to jest tak jak pani, to jest wygodnie oczywiście, ja to tak powiem pani, mam luźne myśli, bo akurat też auto prowadzę, jadę, nie? Bracie, przepraszam, ale teraz jest czas właśnie jednego pasterza i Cyrikas jako fałszywy Chrystus zwodzi tych swoich ludzi, jak Rydzyk, jak papież, jak Jehowa amerykański. Bo Chrystus ma 24 starszych, obecnie 19,4. Ja jestem jednym z nich i teraz Chrystus ma zbierać pszenicę, czyli prawdę, co nasiał. I teraz jest żniwo i aniołowie to ludzie są. Ja mam tytuł anioła, a nie jakiś tam pastor. Słowo pastor nie występuje w Słowie Bożym. Także ty jesteś królem, objawienie 5:10, jak masz żonę i masz królować na ziemi. Żadne pochwycenie do nieba, bo już czas jest teraz wybudzenia. Adam Tak, miał, Adam raj stracił, Adam raj rodzinę stracił, a ty masz odbudować, tak? w jakim celu pan dzwoni, pan powie? Bo widzę, że ja pewnie jestem na głos mówiącym, rozmowa jest posłuchiwana. W jakim celu pan dzwoni? W tym celu, że ja wskrzeszam ciebie, Mateusz 10:8, objawienie 20, rozdział 6, werset. I z Cyrykas, jak pójdziesz za nim, to jak papież zwodzi ludzi, Cyrykas tak samo ciebie zwodzi. Bo Ja ty. nie, proszę pana, czy pan słyszał moją odpowiedź na pierwsze pytanie? No, słyszałem, że pan to jest diabeł, ja jestem synem króla. Książę Bogdan do ciebie mówi. Jeden z 12 aniołów, objawienie 21:12. A ty kim jesteś, powiedz? Zagubionym dzieckiem. Rozmowa pana jest bez Nie sensu, do bez widzenia. sensu, bo prawda jest żywa. Czyli bez sensu z nim było. Lustro, bez sensu. Nie ma sensu człowiek, bo kurlas mu nie dał sensu, ale prawda go dopadnie, Chrystusowanie nasze. No, możemy ten dzwonić, bo mamy. Dobra, to spadaj. Pięć jeden zero, trzy sześć dwa, osiem dziewięć jeden.
Dzień dobry. Dodzwoniłem się do Wolnych HWE, co Kuryla zakłada zbory. Numer z internetu, oczywiście z YouTube, Cyrkas podawał. I chciałem powiedzieć, że nie ma słowo pastor w Słowie Bożym w Biblii. Jest jeden pasterz, Jana 10.16, znaczy Jana 10.16, jeden pasterz, jedna owczarnia, czyli Chrystus jako jeden prawdziwy pasterz. I Mateusz 23.8, jeden nauczyciel jest Chrystus, a wszyscy, 2 Piotra do grozi od 1 do 3, to są fałszywe Chrystusy. Bo żyjemy w czasie fałszywych Chrystusów, Mateusz 24, rozdział 5, werset i Mateusz 24, 27 do 28, że oni zwodzą wybranych. Właśnie ja jestem wybrany, mam tytuł Syna Bożego, Rzymian 8.9, bo byłem 20 lat już głosiłem z Urszulką. No i na Orzegowie, jak byłem u księdza, tam tyle lat chodziłem, Duch Prawdy, Jana 14:17, nie Duch Święty, bo to po katolicku, Duch Prawdy, Jana 14:17 mi objawił, że Dzieje Apostolskie 13:10, że każdy ksiądz jest synem diabelskim, bo służy mafii watykanowej, rzymskiej kości powszechnej. Ale Cyrykas właśnie wyszedł z katolicyzmu, a zakłada jak faryzeusz swoje zbory HWE, bo to jest jego i tak dalej. Robi biznes jak Rydzyk, jak po prostu, to ma być wszystko Chrystusowe. Rzymian 16:16 mają być zbory Chrystusowe. Apostoł Paweł zakładał zbory, przecież on siedział w więzieniu. Mówi obecny, nieobecny ciałem, obecny duchem, 1 Koryntian 5 rozdział, że tam jakiś z matką swoją żył, syn, czyli z żoną ojca i to co. Już takie rzeczy się działy. Także Kolosan 1 rozdział, 2 werset mają być zbory Chrystusowe, a nie zbory Cyrykasa. Kuryla z Cyryka, to są fałszywe Chrystusy. Mateusz 24, 5 werset. Także idziecie do piekła ognia, Mateusz 5, 22, sumienia, objawienie 9, 6, nie odbierajcie sobie życie, bo anioł Bogdan, objawienie 21 rozdział, 12 werset, anioł Bogdan mówi do was, jeden z 12 aniołów, jest 12 bram. Aby wysłać wiadomość, rozłącz się, jeżeli chcesz. I zapraszam do nowego miasta Jeruzalem, które stąpiło z nieba na ziemię. Jest 12 bram, objawienie 21 rozdział, tam jest 2 werset, on stąpiło na ziemię. Czyli teraz ta stolica, Warszawa i cały świat, rządy diabła się rozpadną. Księga Daniela 2:44, a 7:27. Także wam, królestwo, Cyrkasy, Świadki Jehowy, Adwentyści, Baptyści, będą zabrane wasze królestwo, bo że się królujecie na sposób diabelski, jako faryzeusze. A Chrystus jest królem, co wybiera właśnie tak apostoła Pawła wybrał. Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5 do 25 i apostoł Paweł budował na Chrystusie, wszystko mu się zawaliło, a był bardzo inteligentny, tak jakby miał wiedzę, ale poznanie mu później przyszło. Czyli budował na Chrystusie i powiedział, że cały świat to śmieci, że mądrość tego świata jest u Boga głupstwem, a wy jesteście w świecie. 1 Jana 4 rozdział od 4 do 6. Czyli 1 Koryntian 3:19. Mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Także Chrystus, Łukasza 21:15-28, da wam mądrość i będzie cierpieć dla Chrystusa, dla jego prawdy i wtedy będzie prawdziwe nowonarodzenie. Jana 4:14 i Efezjan 5:26. Zanurzycie się w prawdzie, w duchu prawdy. Jana 14:17 w Chrystusie, a zbawienie jest darmo z łaski. Efezjan 2 rozdział od 1 do 10. Dobre uczynki wskazane. No i na Syjonie, objawienie 14 rozdział i 1 werset, Chrystus jest na Syjonie i do 5, że ci, co nie skalali się z religiami, czyli każda religia jako kobieta, prostytutka duchowa, Jakuba 4:4. Także Cyrykas jest właśnie takim cudzołożnikiem, faryzeusz, obłudnik, udający pobożność, faryzeusz, jaki to dobry jest. Ma dużo wiedzy, ale ta wiedza nie jest pokładana, bo jak ktoś się na nowo naradza, nie może umrzeć. Apostołów pomordowali fizycznie, a teraz Mateusz 10 rozdział od 5 do 42. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko tych, co właśnie mordują. Cyrykas, księża mordują, świadkowie, wszyscy was mordują kłamstwem, bo Jana 8:44. Waszym ojcem jest diabeł, ale Jana 8:32, ojcem prawdy, co wyzwala, jest Chrystus. Jego ojciec jest naszym dziadkiem. Na emeryturze przekładam, Ewę dał zbawienie w synu. Mateusz 17:5, jego słuchajcie. Mateusz 5 rozdział od 17 do 27. Nasza sprawiedliwość nie będzie większa, jak uczonych w piśmie faryzeuszy. W pierwszym wieku to na narodzie żydowskim było, a teraz na całym świecie chrześcijanie, co mają Pismo Święte, są najbardziej zagrożonymi ludźmi, bo mają Pisma Święte, nie mogą poznać czasu na wiedzeniu przyjścia Chrystusa. Chrystus przyszedł, związał szatana, osądził ten świat i teraz wybiera pszenicę, czyli posyła aniołów, mamy zebrać pszenicę. Mateusz 3:12 i 13 rozdział Mateusza. Zamiast być pastorem, bądźcie aniołami, bo jest czas Sodomy i Gomory. 1 Mojżesza 19 rozdział.
i słońce wzejdzie, czy zobaczycie Chrystusa, Mateusz 5:22, w sumieniu go zobaczycie, bo po śmierci nie ma piekła katolickiego. Jest tylko zmartwychwstanie. Ale wy mordujecie ludzi, przekłamując obraz prawdy Chrystusa. Mateusza 12 rozdział 28, że królestwo was zaskoczyło. Mateusz 12 rozdział 34-37. Z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę. Sąd się zaczął ode mnie. 1 Piotra 4:17. Katolicy pogani będą najbliżej teraz Boga, bo wy jesteście faryzejscy. Możecie się nawrócić, pomagać nam katolików edukować, czyli żeby im przekazać czystego Chrystusa. Bo Chrystus jest jeden nauczyciel, Mateusz 28, rozdział 18-20. I idźcie i przekazujcie wszystko, co was nauczyłem. A wy nauczacie, macie przekazywać. My was ostrzegamy, Jakuba 5, rozdział 19-20. Bo Chrystus już przyszedł. I cały świat został osądzony. Pieczątki na dowód. 20 lat sądzimy. To są zwoje dodane. Objawienie 20 rozdział i 4 werset. Głosimy pierwsze zmartwychwstanie, a wy głosicie zbawienie po śmierci. Głosicie śmierć, tak? Wszystkie religie głoszą śmierć i pieniądze judaszowe. Za życia żeście nagrodę odebrali. Ale trzeba pocierpieć trochę dla prawdy, dla Chrystusa, żeby wyjść do Królestwa. Przez wiele ucisków psychicznych. Błogosławimy wszystkich aniołów. Błogosławimy.